pewno nieraz spotkaliście się ze stwierdzeniem: kiedyś to gry były fajniejsze. Na przykład na forach internetowych lub gdy padało ono z ust starszych graczy. Jakby się nad tym zastanowić głębiej, to nie ma w sumie prostej odpowiedzi na to, czy to prawda, czy nie. Wszyscy czekamy na kolejne premiery, często tak, że możemy po prostu nie mieć czasu, aby powracać do starszych tytułów. Nie mówię tutaj o kupce wstydu, tylko o grach, tych takich nawet sprzed dekady. Całe szczęście, że pojawiają się remastery. Na pewno są one ciekawym sposobem na odświeżenie lub zapoznanie się ze starszą grą. A tak się składa, że Call of Duty Modern Warfare jest tytułem, który w sumie zrewolucjonizował to, jak wyglądają dzisiaj FPS-y. Dlatego w tym materiale powiem Wam, dlaczego powinniście sprawdzić ten tytuł. Praktycznie od samego początku, gdy odpalimy tryb fabularny, no, pomijając pierwsze przygody na strzelnicy, czuć, że będziemy częścią czegoś większego. To nie jest historia jednego żołnierza, a raczej opowieść o konflikcie obejmującym wiele aspektów działań wojennych. Dzięki temu będziemy uczestniczyć w akcjach charakterystycznych dla jednostek specjalnych, czyli na przykład skoordynowany atak na statek na pełnym morzu lub odbicie sojusznika zza linii wroga. Z kolei w zadaniach piechoty morskiej, czyli Marines, będziemy walczyć w ciasnych ulicach miasta w pewnym bliskowschodnim państwie. Moją ulubioną misją jest ta, w której odwiedzimy Prypeć, czyli miasto, w którym znajduje się zniszczona elektrownia atomowa w Czernobylu. Klimat jest tam mega, zwłaszcza że głównie skradamy się niezauważenie w trawie lub po opustoszałym mieście. Fabuła totalnie zapada w pamięć i ma kilka momentów, które są mega mocne. Nie wiem jak dla Was, ale w sumie dla mnie kod zawsze kojarzył się z zabawą w trybie multi. Tutaj całość jest mniej skomplikowana niż w grach, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, ale moim zdaniem taki powrót do prostszej rozgrywki jest bardzo fajną sprawą. Aby dawać radę, musimy przede wszystkim ogarniać mapy oraz zręcznie poruszać się po nich tak, aby zajść wroga z flanki. Umiejętne celowanie ma tutaj ogromne znaczenie. Co prawda modeli broni jest mniej niż w dzisiejszych kodach i w sumie mają jeden dodatek, ale biorąc pod uwagę prędkość gry oraz fizykę, jest to o wiele bardziej realistyczna zabawa, aniżeli w kolejnych odsłonach serii. Realistyczna, tak wiecie, z przymrużeniem oka. Jest 10 map, no i mnóstwo trybów. Moim ulubionym są na przykład zabawy z bronią, gdzie po każdej likwidacji automatycznie dostajemy kolejne kopyto. Albo slasher, gdzie jeden gracz musi zlikwidować resztę przy pomocy saperki. Inni mogą tylko uciekać lub spowalniać tę swoistą wersję Jasona. Jako nowość w tej odsłonie dodano likwidacje potwierdzone. Zawsze można znaleźć kogoś do gry. Kod to najlepsza opcja szybkiej rozgrywki w sieci. Nie macie czasu na dłuższe posiedzenia, a macie potrzebę, no nie wiem, 10 minut, żeby się rozerwać? Odpalacie Modern Warfare i jesteście w domu. Plus, można w to łupać po sieci na split screenie. Czymże byłaby zabawa bez odkrywania bonusów? Tutaj jest tego mnóstwo. Zylion emblematów, skórek, wyzwań do zaliczenia, prestiży do odblokowania. Dzięki zebranym żetonom możemy nabywać skrzynie zrzutów taktycznych, które zawierają różne prezenty. Mogą to być skórki na broń, inni bohaterowie, elementy graficzne, czy nawet inne modele broni. Pomocne okazują się tryby z podwójną ilością doświadczenia, które nieco przyspieszają nam rozwój. Niestety ja mam słabość do zbieractwa i nigdy nie pogardzę jakimś fajnym malowaniem broni. To nic, że trzeba dofarmić jeszcze parę żetonów, kilka meczy i można zdobyć tyle, ile potrzeba. W aspekcie technicznym twórcy z Raven Studios odwalili kawał świetnej roboty. Poprawiono na przykład animacje, stworzono nowe tekstury, nagrano na nowo dźwięk broni, aczkolwiek jeśli jesteście fanami serii, dostrzeżecie mnóstwo niuansów, które zostawiono z pierwowzoru tak, aby uchwycić i zatrzymać jego ducha. Całość oczywiście śmiga w 60 klatkach na sekundę, no a przede wszystkim robi nadal dobre wrażenie, pomimo upływu czasu. Okej. W trybie fabularnym czasami ktoś się zatnie w drzwiach albo trzeba poczekać, aż punkt kontrolny zaskoczy, jednak to i tak nie zmienia faktu, jak dobrze ta odsłona koda wytrzymała próbę czasu. Gry kiedyś były nieco inne. Może mniej złożone, może mniej rozbudowane, ale wiecie co, to jest okej, bo nadal mogą bawić tak samo.
Najlepszym chyba określeniem jest tutaj czasem mniej znaczy więcej. Tutaj nie ratujemy świata w pojedynkę jako jakiś super bohater. Jesteśmy tylko trybem w większej maszynie, a podczas walki najważniejszy jest dla nas los naszego najbliższego członka drużyny. I tutaj muszę przypomnieć, pierwotnie Modern Warfare ukazało się w 2007 roku, to ponad dekadę temu. Liczę, że po cichu dwójkę i trójkę też spotka taki los. Na razie to tylko pogłoski, ale liczę na remastery na PS4. Ostatnim powodem, dla którego powinniście sprawdzić tę grę, to w sumie to, że jest ona dostępna w marcu w PS Plusie. Pierwotnie ten remaster był w ogóle niedostępny do osobnego zakupu, bo wchodził w część pakietu z Infinite Warfare. Potem ukazał się osobno, a teraz dla wszystkich plusowiczów jest dostępny bez dodatkowych opłat. Także dzięki temu serwery są zawsze pełne, bez znaczenia jaki tryb multi wybierzemy, zawsze są chętni do zabawy. Jeśli macie PS Plusa, koniecznie ściągnijcie do własnej biblioteki Modern Warfare Remastered, zanim w następnym miesiącu wejdą nowe gry. Ja się z Wami żegnam, do następnego materiału, cześć! Base plate, this is Big Bird. Package secured, returning to base. Out.